Wypłynęliśmy już w morze. Na razie takie, że tak powiem, bezpieczne wody w miarę, ale na Krecie, w okolicach Krety, zaczynają się schody, mówiąc umownie. Od 9 wersetu czytam. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w dalszą drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Tu zrobimy pauzę, werset 14. Mamy ciekawą sytuację. Powiedzmy, statek, niech statek jak w rejsie symbolizuje państwo, nie? Bo tak już znana analogia z filmu Rejs. Państwo, statek, no bo to jest powiedzmy gdzieś chyba około 200-osobowa społeczność, nie? Tak szacuję, to duży aleksandryjski statek. Na pewno przewozi towary, bo Paweł mówi o tym, ale zwykle też daje takie usługi jak przewóz ludzi, nie? Pewnie to się lepiej opłacało. Za człowieka bilet był droższy niż za towar, albo jak miał miejsce, no to po prostu tak jak w tanich liniach tam, czy ogólnie w liniach, no dobierali pasażerów. Ale sytuacja zaczęła być, no, niebezpieczna. Troszkę za powoli jakoś tam płynęli, czy może zabawili gdzieś w którymś porcie. No, nie wiemy tutaj dokładnie, stracono wiele czasu. Nie wiemy, chyba może z tego, że mieli wiatry przeciwne, nie? Bo tam 9-8 werset jest, że z trudem się poruszali wzdłuż tam wybrzeży Krety, nie? Czyli no, liczyli, że to szybciej pójdzie, a poszło słabo, dotarli w bezpieczne miejsce, ale ocenili, że się nie da przezimować tam, nie? Że ono się tak, takimi kanonami, że tak powiem, morskimi nie nadaje się do przezimowania. No dlaczego, nie wiemy, bo być może zapasów nie było dookoła, nie? Bo port, no to wiecie, no mają parę miesięcy siedzieć 200 ludzi, no to musi coś jeść, nie? Także może nie było tam właśnie zaplecza, żeby te, wyżywić te 200 osób. Może ta zatoka była jakaś taka, czy zbyt otwarta właśnie, czy może miała jakieś dno, które nie pozwalało zarzucić dobrze kotwicy, no nie wiem, nie? No tak uznali, że według sztuki żeglarskiej to miejsce się nie nadaje, tak mówili fachowcy, nie? I że trzeba jechać dalej na zachód, płynąć wzdłuż wybrzeży Krety, żeby dotrzeć do jakiegoś porządnego portu Feniks i tam dopiero przezimować. Apostoł Paweł jednak, nie wiemy skąd on miał tę wiedzę, ale zobaczcie, że do nich mówi tak, zobaczcie to słowo, przewiduję, czy tam jest w nim jakaś cudowność w tym greckim słowie, czy on to tak mówi, jakby to powiedzieć, na zasadzie głosu na naradzie, nie? Że moja opinia jest taka, a moja taka. Sprawdźcie proszę to słowo, przewiduję. 10 werset. Teoro. Widzę, oglądam. Widzę, oglądam. Czyli to przetłumaczył jako mówię z doświadczenia. Nie z doświadczenia. Aha, czyli mówi normalnie. Nie mówi, że to jest objawienie, nie? Tylko mówi tak,
jak marynarz, powiedzmy, nie? No bo on dużo pływał, to doświadczenie ma, nie? No i teraz pytanie, bo mówi dość szczegółowo, zobaczcie. Mówiąc, przewiduję, że mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Jak myślicie, czy to jest tylko jego doświadczenie, czy też objawienie, czy też Bóg mu coś powiedział? Chodzi o to, że tutaj jak jest poddane to święto żydowskie, no to ono jest pomiędzy 14 września a 14 października, to zazwyczaj wypada. Ale ogólnie morza w starożytności właśnie od połowy września do połowy kwietnia były zamknięte dla żeglugi, bo była ona niebezpieczna. I Paweł doświadczenia, jakie miał poprzez pływanie, no to wiedział na pewno o tym, jak większość ludzi w tamtych czasach. No tak, ale setnik, znaczy nie setnik, tylko ten sternik, właściciel statku, no też mieli swoje doświadczenie i też na pewno o tym fakcie, że no już po połowie września zaczyna się tam nieciekawie, też wiedzieli, nie? Tylko że ta przystań, do której oni dopłynęli, ona jest od południowej strony właśnie Krety. I zresztą jak będzie ten sztorm, no to on pochodzi stąd, że tak jak u nas jest halny, tak tam na Morzu Śródziemnym właśnie te wiatry są z północy na południe i one mogłyby statek wypchnąć, nie? Więc oni no jakby z morskiego doświadczenia zrozumieli, że muszą opłynąć Kretę dookoła i zakotwiczyć w tym porcie Fenix, nie? A on jest po północnej stronie już ten Fenix? Tak, tak, on jest po północnej stronie i tam właśnie nie ma tych wiatrów. Okej. Okay. Być może mogą być dwa Feniksy. Tylko mi chodzi o to, że zobaczcie, co Paweł im mówi, nie? Bo mówi, no z doświadczenia przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem. To jest proste, nie? To rzeczywiście mógł powiedzieć na podstawie tego, co Michał powiedział, nie? I z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. I moje pytanie jest, czy tak szczegółowa prognoza mogła być tylko i wyłącznie z doświadczenia, czy konieczne było także objawienie. Zobaczmy trochę dalej, tak nie będziemy czytać, ale zobaczcie werset 21. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Nie? Tu już mamy ewidentnie objawienie. Nie? I on mówi, no już tam mówiłem wam parę dni wcześniej, żebyście tej głupoty nie robili. No ale ta byli mądrzejsze, no toś ta zrobili. No i macie, nie? Skumbria w tomacie i teraz jest klops, nie? Ale mówi, bądźcie dobrej myśli. I teraz już mówi o objawieniu. Mówi o objawieniu. Zobaczcie, jedno objawienie, przed cesarzem stanąć musisz, nie pochodzi z tego statku. Ono pochodzi z czasów wcześniejszych, kiedy jeszcze 2 lata temu siedział w tym więzieniu rzymskim na terenie Izraela. Nie? Teraz jest nowe objawienie, bo to, że on musi stanąć przed cesarzem, to on już wiedział. Nie? No, los statku był niepewny, nie? Ale teraz anioł mówi, ze względu na ciebie, na twoje świadectwo, można tak by rozszerzyć, wszystkich tych ludzi uratuje, żeby zobaczyli prawdziwego Boga, nie? To już no, nasz domysł i tak dalej, ze względu na to świadectwo. Także wracając do tego pierwszego, myślę, że Paweł ma coś więcej niż doświadczenie. Nie? Że on no, nie mówi im tak, słuchajcie, Bóg mi objawił tego, no bo pewnie by tam to wyśmieli, czy jakoś tak. Stara się to co wie, że się stanie, stara się to ubrać w formę racjonalną taką tylko, nie? Taką materialno-racjonalną, nie?
I z tym przesłaniem idzie, licząc na skuteczność tej perswazji. Nie? No, perswazja jest nieskuteczna. Oni wybierają zdanie ludzi wyżej postawionych w tej hierarchii społecznej statku, nie? Czyli alegorii też państwa. No i płyną. No i płyną i wiemy, że to był zły wybór. Że to był zły wybór. Zobaczcie. Dlatego właśnie każdy statek, każde państwo potrzebuje ludzi żyjących blisko Jezusa. Nie, żeby tam objawienia jakieś tam, wiecie, spływały, ale największe objawienie skończone, pełne, jakie mamy, to jest objawienie Pisma Świętego. I mądrości Pisma Świętego są naprawdę, jakby to powiedzieć, takie rozliczne, szerokie i głębokie. I poznanie ich takim, tak prosto tylko, że wiecie, se zrobimy spis mądrości biblijnych i będziemy teraz je stosować w życiu, jest prawie niemożliwe. To dopiero Duch Święty w umyśle wierzącego układa to wszystko na właściwym miejscu i wiąże z rzeczywistością. Inaczej mówiąc, żeby mądrość biblijna docierała do statku narodu, potrzebni są tam wpływowi ludzie żyjący blisko z Jezusem i znający Jego Słowo. To dopiero wtedy mamy szansę, żeby oprócz mądrości wypływającej z doświadczenia, którą wielu nawet niewierzących ludzi, czy wierzących inaczej, poprzez ciągłe powtarzanie pewnych czynności, tak jak na przykład żegluga, mogą zdobyć, ale potrzeba jeszcze tego czegoś, bo zawsze jest element ryzyka. No oni mówią, a uda się przeskoczyć, nie? Do tego Feniksu, gdzie on by tam by nie był. A Paweł mówi, nie uda się. Zostańmy już tutaj, nie uda się. Nie? Także mamy tutaj właśnie taki ciekawy przykład, że Paweł nie odwołał się do objawienia, chociaż część tej mądrości, którą tu przedstawia, ma z objawienia, bo skąd on wiedział, że on musi przed cesarzem stanąć, nie? I że ten statek jakoś, znaczy przynajmniej on z tego statku się uratuje, co zresztą nie wiem, nie? I mówi, że to będzie ryzyko dla ich życia. No przecież to nie wiadomo do końca, nie? Mówi, że nie tylko towar, bo zwykle była taka praktyka ratowania się przed sztormem, co zresztą i tu zostanie zastosowane, że żeby statek lepiej sobie radził na sztormie, no to wyrzucają cały ładunek, rąbią maszty, żeby już została tylko sama łupina i liczą, że ta lekka łupina wytrzyma po prostu uderzenia fal i wiatr i nie przewróci się ani nie zatonie, nie? Z powodu ciężaru. No i wtedy no, ludzi przynajmniej się uratuje. Statek pójdzie na dno, w końcu nie, no bo on już jest tam no, z maszty, najwyżej można próbować odtworzyć, ale no statek to już pal 6, jak to się mówi. Towar no też niech tam już idzie na dno. No ale ludzi, mówię, to nie było tam kilku ludzi, to zwykle było kilkudziesięciu, a mogło i parę setek być. Ludzi się uratuje, nie? Także taka była praktyka, dlatego Paweł mówi, że no nie tylko statek i towar, ale i ludzie będą w niebezpieczeństwie. Nie? No i tak po ludzku trudno by było mieć tę mądrość, także zwróćmy uwagę, że Paweł w tym pierwszym, że tak powiem, podejściu do ludzi ze świata na statku, czyli w państwie, nie epatuje nadprzyrodzonością. Nie epatuje nad przyrodzonością. Chociażby mógł. To mówi z doświadczenia. Słuchajcie, moim zdaniem, a trochę wiedzy na ten temat mam, zróbmy tak i tak, bo w przeciwnym razie narażamy się na niebezpieczeństwo. Nie? Dla nas jest też wzór, który dość tam konsekwentnie stosujemy, ja też przynajmniej, żeby nie uduchawiać pewnych rzeczy niepotrzebnie. Nie? Jeśli można do człowieka przemówić z poziomu rozsądku i rozumu, to przemawiajmy z tego poziomu, bo łatwiej to przyjmie. Nie? Stąd i właśnie cała, wiecie, reformacja protestancka jest połączona z tym odwołaniem się od mistycyzmu do rozumu, czyli odrodzenie
rozumu i myśli klasycznej, logiki, wiedzy, zdobywania wiedzy, doświadczenia i tak dalej. Nie? Dopiero kiedy już to wiemy, to dokładamy mądrość biblijną na to. Nie? Nie próbujemy z Biblii powiedzieć, jak jest zbudowany świat na przykład astronomiczny. Nie? Stąd była z Kopernikiem ta, nie? Bo on mówi, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, nie? A Słońce jest nieruchome. Oczywiście Słońce też nie jest nieruchome, no ale to tam wiadomo, że no, to jest pewne uproszczenie. No i inkwizycja, czyli tam tego, no to tak nie bardzo im się to podobało, bo rzeczywiście opisy biblijne jest, że Słońce wstało, nie? Tak jak wschód Słońca, i Gazeta Wyborcza podaje do dzisiaj. No tak widzimy to, wiecie, człowiek tak to obserwuje, o, jest horyzont, jasno, 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 o, patrz, wychodzi, nie? No to Słońce się rusza, każdy widzi, nie? Także tu uwzględnienie względności ruchu jest, że tak powiem, niepotrzebne dla naszego doświadczenia. I do dzisiaj, chociaż wiemy, że to Ziemia krąży i rusza się wokół osi i stąd jest no, ten wschód i zachód Słońca, nie? To używamy tego pojęcia, że to Słońce się rusza, nie? Że Słońce wschodzi i tak dalej, bo to jest wygodne z pozycji obserwatora. Nie? Wielu ludzi czytających Biblię nie zauważało tych rzeczy, że to jest tylko opis pewnej rzeczywistości, którą widzimy, a niekoniecznie opis z perspektywy kosmicznej. Nie? Dlatego no, tak ważna w krajach protestanckich jest edukacja, żeby wiedzieć, jak świat jest zbudowany, żeby wymieniać się doświadczeniem. Nie? Dlatego te wszystkie nauki medyczne przy kościołach protestanckich, nie, że wsadzamy dziecko do piekarnika na 3 zdrowaśki i czekamy, co będzie. No, będzie tragedia, no, to wiemy. Nie? Tylko właśnie, co można rozumem wydedukować, to dedukujemy. Ale rozumem wszystkiego. Z kolei nie? Kult rozumu jest bałwochwalstwem. Nie? Wszystkiego doświadczeniem i rozumem nie wydedukujemy. Na przykład tu przyszłości, jaka będzie, czy się uda przeskoczyć, czy nie, nie wydedukujemy. I tu już potrzebujemy Bożego objawienia. Nie? I to jest pewien wzorzec postępowania. Co możemy tłumaczyć racjonalnie? Tłumaczymy racjonalnie. Objawienie dodajemy tam, gdzie już rozum, że tak powiem, się kończy. Nie? Bóg dał nam rozum, abyśmy po pierwsze rozpoznali Boga prawdziwego w odróżnieniu od bogów fałszywych, no to jak już tą największą sprawę we wszechświecie, czyli kim jest Bóg, jaki jest Bóg, rozumem mamy rozstrzygnąć na podstawie oczywiście objawienia. Noż to i inne pomniejsze sprawy tym rozumem też damy radę załatwić.